Zombie wita w kolejnym odcinku Odkupienia. Dzisiaj lecimy z treningiem nóg na 5,5 tygodnia przed zawodami u pana Roberta Piotrkowicza, które odbywają się w Warszawie. Zapraszamy wszystkich, oczywiście, jeżeli chcecie pooglądać lub startować, lepiej startować, wiadomo. Zaczniemy sobie od rozgrzewki. Właściwie ja już skończyłem. Dzisiaj były schodki, bo wiadomo, zawsze przed nogami fajnie sobie pomykać po schodkach, rozgrzewają wszystkie partie. Teraz robimy sobie prostowanie, żeby troszeczkę dogrzeć te czwórki i potem przejdziemy na uginanie, a resztę zobaczycie. Także bierzemy się do roboty, nie ma co tu gadać. Także tak jak wspomniałem, zaczynamy od prostowania, tutaj skupimy się tylko i wyłącznie na napinaniu, ciężar mały, chcemy rozgrzeć te czwórki, także lecimy. I zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Będzie uginanie obunosz leżąc. Także zaczynamy od dwójeczek, potem sobie przejdziemy na wypychanie, a potem zobaczymy co dalej. Na razie to. I taka zasada. Wcześniej robiłem troszkę mniej powtórzeń rozgrzewkowych. Teraz troszkę więcej. Zaczynam sobie i co serię zwiększam po 10 powtórzeń mniej więcej. 10-8. I co serię zwiększam. I gdy już nie będę w stanie zrobić tych, powiedzmy, prawie że 10 powtórzeń, to już znaczy, że czas na serię pracującą, taką typowo pracującą, ciężką. W drugiej serii robię sobie respose, czyli robię max powtórzeń na zmniejszonym ciężarze od pierwszej. Po mniej więcej 30 sekundach przerwy znowu max, koniec i przechodzimy do następnego ćwiczenia. Może parę słów o diecie, jak to teraz wygląda. Jeszcze jest nadal shake intra, czyli nadal podczas treningu idą węglowodany, 30 gram. I to wystarcza, żeby nie było żadnej hipki i tak dalej, także spokojnie. Przedtreningowo są trzy posiłki przedtreningowe. Pierwszy to jest 5 gram tłuszczy, 65 gram białka i 60 gram węglowodanów. Kolejne dwa posiłki to jest 70 gram białka, 60 gram białka i po 80 gram węglowodanów. Potreningowo to jest 140 gram węglowodanów, 80 gram białka. Kolejny posiłek znowu 80 gram węglowodanów i 70 gram białka. I ostatni posiłek 70 gram węglowodanów i 10 gram tłuszczy. Także jak już widzicie, deficyt jak na mnie jest dość spory. Ja wiem, że tutaj niektóre osoby mogą powiedzieć, że a co to jest dużo kalorii, to jest dużo kalorii, tak, ale dla kogoś, kto zaczynał masę od praktycznie dwukrotnej ilości, do tego teraz jest cardio 7x45, to wiadomo, to już jest troszeczkę głodu, chociaż ja jestem z tych niejadków, trochę tak jak Krystian Wolski, pozdrawiamy, którzy nie potrzebują tak dużo jeść, czy to na redukcji, czy to na masie. Poza tym ja mam trochę taki gen, który wiadomo, jak troszeczkę szybko się podlewam, chociaż tego nie widać, to tego tłuszczu sporo trzymam, szczególnie w tych opornych partiach dla mężczyzn, czyli boczki, chociaż już ich nie ma. Forma już jest na tyle dobra, że właściwie mógłbym wychodzić, ale jest pewien plan, o którym dowiecie się niedługo. A w dziennie treningowy jak to wygląda? Cardio jest codziennie, tak jak wspomniałem, 7x45 minut. To jest rowerek stacjonarny, siedzący u mnie, ten co zawsze możecie zobaczyć na Instagramie, na dole, Dejwik. Zostawcie także suba, jak już tutaj mamy chwilkę, zostawcie suba i włączcie dzwoneczek, wtedy będziecie pierwsi zawsze poinformowani o materiałach, które wrzucam na kanał. Jak to wygląda w dziennie treningowy? 6 posiłków, 5 posiłków to jest 65 gram białka, 60 gram węglowodanów i 5 gram tłuszczy i ostatni posiłek to jest 70 gram białka i 10 gram tłuszczy. Przepraszam, czasami mam już brain fog. No i tak to wygląda. Ostatnia seria
rozgrzewkowa za nami. Bierzemy się do serii pracującej. Za chwilkę poproszę kogoś, żeby mi pomógł. Może jest tu gdzieś duży człowiek, gdzieś chodzi, także jego poprosimy. Duży człowiek, mam na myśli Łukasza. Jeżeli jest, to jego poprosimy, bo on potrafi pomagać. Wiecie, jak niektórzy czasami potrafią asekurować, że robią za ciebie, albo nie robią, albo za lekko, za mocno, a tutaj trzeba jednak mieć wyczucie. I to już pokazuje doświadczenie, także bierzemy się za chwilkę do serii pracującej. No i tyle. Wiecie co, jeszcze chciałbym poruszyć temat taki, nienawidzę, jak ktoś marudzi ciągle o tych przygotowaniach, że Jezu, jestem głodny, Jezu, nie chcę robić cardio i tak dalej. Czy wy nie wiedzieliście, na co się piszecie? Będziecie głodni, będziecie płascy i tak dalej, bo to jest normalne na przygotowaniach. Jesteście na deficycie, chcecie robić coś ciężej, chcecie ćwiczyć ciężej, mocniej, lepiej, jedząc mniej. To jest logiczne, że będziecie zmęczeni, głodni i tak dalej. Wiecie, na co się piszecie, więc nie marudźcie. Pierwsze ćwiczenie za nami, dwugłowe już swoje troszeczkę odczuły, więc teraz będziemy robili wypychanie tutaj na tej maszynie z gumą. Także za chwilkę guma się znajdzie. Na razie parę serii rozgrzewkowych, żeby wyczuć dobrze mięsień, rozgrzać go, żeby nic, broń Boże, się nie zniszczyło. I tak, w ostatniej serii na pewno założę sobie na kolana bandaże. Dlaczego? Bo po prostu jest już tak blisko do zawodów, żeby nic, broń Boże, się nic nie zepsuło. To jest najważniejsze dla nas teraz. We'll be right back.
Skończyliśmy właśnie drugie ćwiczenie, wypychanie na suwnicy. Pierwsza seria była na maksa razem z zieloną gumą, to było 360 kg na 13 powtórzeń. Druga seria była to znowu max na obniżonym ciężarze, czyli to było 320 kg. Potem zdjąłem tą zieloną gumę, jakkolwiek to nie brzmi. I zdjąłem też obciążenie i zrobiłem po tej krótkiej przerwie taki respose z dropsetem na 240 kg i wyszło też 13 powtórzeń. Także objętość jest dość wysoka, z tego co widzicie, ale nadal celem treningu, jak zwykle zresztą, jest albo dołożenie, albo utrzymanie ciężaru. Staram się dokładać w niektórych ćwiczeniach, szczególnie w wyciskaniach, już pod koniec redukcji idzie to opornie, wiadomo, to jest najczęściej dla większości ludzi właśnie opada siła na tym. Przepraszam, troszkę się zapowietrzam, już jestem zmęczony. No właśnie na wyciskaniach. No i właśnie tutaj raczej staram się utrzymać, chociaż w tym tygodniu jeszcze udało się dołożyć. Zastanawiam się, czy nie zrobić refeedu, także zobaczymy, jak będzie wyglądała waga we czwartek. Jeżeli będzie ona niska znowu, to na pewno coś tam podjem. Nie będzie to nic szalonego, będzie to jakieś 700 gram węglowodanów na rzecz tłuszczy. Utnę tłuszcze do zera też. Tłuszcze jedynie będą z mięsa, czyli z kurczaka, czyli jakieś tam śladowe ilości. No i to by było na tyle. Przechodzimy dalej, idziemy robić robotę. Wróciliśmy na chwilkę na prostowanie. Robimy jedną serię rozgrzewkową, właściwie nie rozgrzewkową, bo już jesteśmy rozgrzani, tylko żeby sprawdzić ustawienie siedziska, ustawienie tutaj nóżki, stópki i przejdziemy do jednej serii roboczej, która będzie potrójnym dropsetem, czyli robimy sobie maksa, zmniejszamy ciężar, maksa, zmniejszamy ciężar, max i koniec. Na koniec nawet troszeczkę powtórzeń wymuszonych, półruchów, cokolwiek, żeby już dobić te czwórki, żeby dosłownie miały nas dość. Skończyliśmy prostowanie, ale jeszcze czwórki nie są zabite. Są dobite, ale nie zabite. Także zrobimy sobie jeszcze odpychanie jednonóż. Ulubione ćwiczenie, znaczy ulubione. Bardzo się spodobało dla Mateusza Bordzego. Także zrobimy sobie to ćwiczonko. I dalej przejdziemy już do treningu pośladków. Także to, co tygryski lubią najbardziej. Najpierw jedną serię rozgrzewkową, żeby wyczuć wszystko dobrze. Sprawdzić ustawienie, tak jak zwykle, a potem lecimy już na maks.
Jak to będzie wyglądało teraz? Ostatnia seria tutaj na wypychaniu. Jedno nóż. Najpierw będzie lewa noga, potem prawa noga, a potem obunóż, ile już wlezie na dobicie. Staramy się utrzymać tempo, w miarę kontrolować cały czas ten ciężar. Jak na razie udało się wszędzie dołożyć, z czego jestem bardzo zadowolony. I o czym teraz pomyślałem, że zawody, na które się wybieram, to nie są zawody o puchar wójta. To są zawody wysokiej rangi i tam nie możesz mieć formy. Nie możesz mieć formy, że znajomi z siłowni powiedzą ci: no dobrze wyglądasz, stary, słuchaj, jesteś pocięty. Nie, ty masz być tak pocięty, że to się nazywa obrzydliwie pocięty. Wiem, że niektórzy patrzą na też pełność i tak dalej, ale dla mnie zawsze priorytetem będzie forma, pocięcie, niski poziom tkanki tłuszczowej. Oczywiście te nabicie i tak dalej także jest ważne, ale dopóki tak naprawdę nie wypłuczemy tego mięśnia z glikogenu i z tego całego tłuszczu, nie pozbędziemy się go jak najniżej. Na te zawody trzeba mieć poniżej tych 5%, poniżej albo 5% tkanki tłuszczowej. Dopóki nie pozbędziemy się tak naprawdę tego tłuszczu i glikogenu, nie będzie to wyglądało tak imponująco, jak się nabijemy przy niskim poziomie tłuszczu, jakby to wyglądało właśnie tak, jak wymieniłem wcześniej. Także bierzemy się do roboty. Jeszcze zostało 5,5 tygodnia pracy, a potem zobaczymy. Potem zobaczymy. Szanowny pan kamerzysta patrzy ze zdziwieniem, co on tu będzie robił. Będę robił hip thrusty na maszynie ulubionej suwnicy Smitha. Także ustawiamy i będziemy robić pośladki. Pierwsza seria za nami, 200 kg na 11.
Także jestem w miarę zadowolony. Druga seria na obniżonym ciężarze. Myślę, że zmniejsza aż do 140, a sobie troszeczkę bardziej podopinam. To i tak dalej, spory ciężar. I tyle. Kolejne ćwiczenie przed nami. Będziemy robili odginanie na powce rzymskiej, ale nie na tył, nie na dół, dolną część pleców, a na pośladek. Czyli przy każdym ruchu będziemy się starali spiąć pośladek z całej siły. Jak to wygląda? Wchodzimy sobie tutaj, ustawiamy tak ławkę, żeby plecy nie były tak jak zwykle, jak to robimy tutaj w kółko i hop, tylko robimy na prostych plecach. Jak najbardziej rozciągamy i pośladek. Hop. I tak to będzie wyglądało. To by było na tyle, co do tutaj ćwiczenia. Zostało nam odwodzenie i przywodzenie. Zaczniemy od odwodzenia, żeby już dobić pośladek. I będzie to seria jedna z podwójnym rest pause'em. Czyli robimy maksa, 30 sekund przerwy, znowu max i tyle. Jedna seria rozgrzewkowa, żeby przyzwyczaić organizm do ruchu, mięśnie do ruchu. I zaczynamy serię pracującą na odwodzeniu i potem przywodzenie. I jeszcze brzuch standardowo, ale to będzie tylko przyciąganie nóg i zwykłe skłony. Także nic ciekawego i chyba nie będziemy tracić czasu na nagrywanie tego. Zaraz resztę zobaczymy, także lecimy dalej. Ok, bierzemy się za przywodzenie. To nam zostało. Potem jeszcze szybko brzuch. Wszystko. Cały trening nóg za nami. Dzisiaj bez przysiadów. Wiem, niektórych zawiodłem, ale przysiady robię w drugiej i w trzeciej rotacji. W pierwszej mam wypychanie, także to się wszystko zmienia. Już mam też pewien plan na off-season kolejny i to może mnie ludzie znienawidzą, ale przechodzę na pseudo-split, że tak to nazwę. Dalej będę trenował dwie partie w tygodniu, ale bardziej będzie to podlegało, tak jakby będzie to pasowało do rozpiski splitu, bro-splitu, takiego troszkę. Troszkę będzie większa objętość na początku na ramiona i na pośladki, bo pośladki mam małe i chciałbym, żeby one były na następny raz, jeżeli pokaże się na scenie już takie jak trzeba, żeby było naprawdę tam widać takie głębokie prążkowanie. Zresztą Robert Piotrkowicz sam mówił, że chyba dopiero przy 8 czy 9 starcie złapał takie naprawdę duże prążkowanie, a on był raczej z tych, znaczy jest niższym zawodnikiem, także trzeba brać przykład z najlepszych po prostu i kulturystyka polega na tym, żeby na zbudowaniu takiej sylwetki, która będzie nie dość, że wielka, to i w miarę estetyczna, jeżeli już patrzymy na te kanony. No i teraz też jest taki strasznie ludzie patrzą na tą talię, tak? Także tutaj też będę się starał dbać o nią przez cały rok. Także nie będzie już jedzenia pewnie tak dużej ilości kalorii, chociaż zobaczymy, nie mówię nie, bo jestem świadom tego, że jednak na masie muszę troszeczkę zjeść. No i
trzymajcie kciuki, bo ostatnie tygodnie będą, tak jak zresztą wszędzie, zawsze te ostatnie tygodnie przygotowań są cięższe. Ale jest dobrze, jestem naprawdę szczęśliwy, jestem zadowolony, humor dopisuje, nie jestem jakiś tam za bardzo gburowaty czy coś takiego. Zresztą widzicie po moich materiałach, że się uśmiecham, że jestem pobudzony nawet, co dziwne, a jeszcze zostało trochę czasu. 13 tygodni redukcji za mną, także to też jest ciekawe, zostało jeszcze 5. Także myślę, że będziecie... Nie chcę was zawieść, ale przede wszystkim nie chcę zawieść siebie, bo robię to przede wszystkim dla siebie. Nie lubię, jak ktoś mówi, że robię to dla kogoś. Robisz to dla siebie, nie gadaj. Okej, został nam brzuch, także nagramy jednak jedną serię, potem jeszcze parę słów na koniec i to wszystko. Trening nóg 5,5 tygodnia przed zawodami zrobiony. Jestem zadowolony naprawdę z dzisiejszego treningu. Wszystko jest, jestem skatowany, zbladłem, wyglądam jak zombiaczek, ale o to chodzi. Jest naprawdę, naprawdę jest fajnie. Także bierzemy się za brzuch i w sumie będziemy kończyć. Także seria łączona, przyciąganie kolan do klatki, siedząc tutaj w oparciu, znaczy w oparciu, bez oparcia i zwykłe skłony. To wszystko. 3 razy 30.